kręcę! Kajne, powy! Ale to już było. O, słuchajcie, to będzie niezła przytupajka. Majteczki, fruteczki, o. Cześć, z tej strony Kusz i właśnie wybieram się po nową odznakę w lodowej krainie i po drodze spotkałem takiego oto Pokemona. Wygląda ciekawie, ktoś mi o nim mówił. Sotor mi mówił, że jest bardzo ciekawym Pokemonem, także dodamy go sobie do drużyny prawdopodobnie. To jest jeszcze wersja z innym typem Tera. Czy to jest typ mroczny? Chyba tak. Zobaczymy, może nam się taki Pokemonek przyda. Nazywa się Freegibugs. No i jeszcze na pewno go nie mamy, także pora złapać go do Pokédexu i może do drużyny. Ej, nie można go przypalić? Thermal Exchange ma blitkę? Ciekawe. To trochę... lipa, ale coś wymyślimy z nim. O, czerwone życie, pięknie. O, zwiększył sobie atak. Ty, fajna ta abilitka, ten Thermal Exchange, nie powiem, że nie. Ultra Ball, rzucamy. I Freegibugs złapany. Ale słodziak, smoczolodowy, także na pewno nam się przyda. Freegibugs absorbuje ciepło poprzez swoją płetwę i przetwarza ciepło w energię lodu. Im wyższa temperatura, tym więcej zbiera energii. Czyli co, ataki ogniste rozumiem, że się go nie imają. Dodaliśmy go sobie do party zamiast Palafina, może być bardzo ciekawy. Dajmy mu też od razu troszkę cukierków, żeby wyrównać jego levele do reszty drużyny. 43. I od razu ewoluuje, słuchajcie. Troszkę tam się zbugowało, bo na dole widzimy, co jest w głębi świata. Mamy podgląd do wszystkich, jasnie, ale zobaczmy teraz jego ewolucję. Hej, całkiem sympatyczny, taki Arctibugs się nazywa. Fajny Pokemonek. Arctibugs zamraża powietrze dookoła siebie, chroniąc swoją twarz maską lodową. Przemienia swoją płetwę w ostrze lodu. Smoczolodowy, czy był jakiś smoczolodowy Pokemon? Na pewno Kyurem, ale czy z takich nie legend coś było? Także gdzieś tam z tyłu drużyny niech on się expi. I jesteśmy chyba blisko kolejnej odznaki, tym razem gym duchowy, moi drodzy. Ach, te śnieżne krainy, całkiem sporo ciekawych, fajnych poczków tutaj się respi. Większość z nich mamy w deksie, czy ja kapczu mam w deksie, trzeba sprawdzić? Nie mamy, to trzeba uzupełnić. W międzyczasie zrobiłem krótkiego live'a na YouTubie z uzupełniania Pokédexu, także połapaliśmy po prostu tak z 20 poczków do deksu, ale żadnych mega ważnych, żadnych nowych z 9 generacji, po prostu troszkę... Mam więcej wpisów w Pokédexie niż miałem, a dobrze, bo trzeba prędzej czy później ten Pokédex moim zdaniem uzupełnić. No bo inaczej nie będziemy mieli, słuchajcie, tego Shiny Charma i zwiększonej szansy na Shiny, a to jest dla nas dosyć ważne. I siedzi kapciu, fajnie. Według wpisów w Pokédexie często jest na wybrzeżach i w zimnych regionach. Ciekawostka, jeśli nie wystaje mu z nosa ten glut, to znaczy, że może być chory. Okej, czyli jak ma gluta, to jest zdrowy na pewno. Słodki Pokemonek, ach, te zwisające gluty z nosa. Sama słodycz. Dobra, tędy. I powiem wam, że ta gra w tym obszarze zimowym wygląda naprawdę dobrze. Naprawdę przyjemnie się gra, naprawdę przyjemne to jest dla oka. Jesteśmy po update'cie, także to jest wersja 1.1. I uważam, że spadki FPS-ów są mniejsze niż były, tak bym to określił, ale no pewnie zależy też od miejsca, w którym się jest, nie? I od danych efektów graficznych, najczęściej w dużych miastach są te spadki FPS-ów, najczęściej jak dużo postaci naraz się ładuje i tak dalej. Ale wydaje mi się, że jest pewien progres, także to jest zawsze dobra wiadomość i oczywiście czekamy na kolejne duże aktualizacje poprawiające błędy, poprawiające, miejmy nadzieję, też płynność i sprawność tej gry. Dobra, zaraz będziemy w naszym mieście. O, dotarliśmy, widać już piękną panoramę, ale to normalnie z jakiegoś obrazka albo jak z opakowania jakiejś zimowej herbaty. Piękne te ośnieżone dachy. Ładnie to jest, no ładna miejscowość. Monte... jak to się nazywało? Montevera? Musimy sobie zobaczyć, słuchajcie, potem na mapce Hiszpanii, co to jest za miejscowość. Znaczy na mapce regionu Paldea właściwie. Jak zwykle Nemona w gymie. No nikogo innego się tutaj nie spodziewałem. Gratulacje. Odznaki numer 6. Nawet nie 1/10 trenerów, którzy rzucają wyzwanie, zachodzi tak daleko. Nie jestem wcale zaskoczona, że ci się udało. Wiedziałam, że nie bez powodu wpadłeś mi w oko. Na pewno chcesz się trochę rozgrzać, zanim rzucisz wyzwanie gymowi. No dobra, jeśli przez rozgrzanie się rozumiesz walkę Pokémon. Ciekawe, czy ma jakiegoś nowego poczka chociaż. W ogóle jakie fajne te głośniki w tle, kurczę, słuchajcie, tutaj ktoś lubi koncerty i imprezki. Może tutaj wystąpi Norbi albo ten zespół, co śpiewał Majteczki w kropeczki. Bayer Full. O, słuchajcie, to będzie niezła przytupajka. Majteczki w kropeczki, o. Tinkaton może niech wejdzie typem stalowym. O nie, Sand Attack obniży nam, słuchajcie, celność. Niedobrze. Gigaton Hammer co prawda ma celność 100, ale po obniżeniu nam setki może nie trafić. Nie trafiony. Ups. To jest właśnie rodzaj ataku, którego nie chcesz nie trafić, bo w następnej turze już nie możesz go użyć. Niestety nie można użyć go dwie tury z rzędu. To co, może jakiś Brutal Swing czy coś takiego?
O, przyzwoite obrażenia, o, jeszcze więcej sand ataków. No nie, nie lubię takich Pokémonów, które robią sand ataki. I to jest od pierwszej generacji tradycyjnie zawsze wkurzające są te poczki, jakby nie patrzeć. Pamiętam chyba jak moim Wartortlem czy czymś takim jeszcze w pierwszej genie rzucałem te sand ataki, no to jest zawsze tam jakiś sposób i liczyć potem na szczęście, że twój przeciwnik nie będzie trafiał. Generalnie no jest sposób, żeby tego uniknąć, wycofać Pokémona i wejść innym, bo wtedy te wszystkie efekty się cofają. Ale już dobijmy tego Lycanroca tym Tinkatonem, o ile w ogóle kiedykolwiek trafimy. Dobra, trafione. Teraz będzie Palmot. Palmot to jest ten elektryczny, z tego co pamiętam. Ale czyżby już jego trzecia forma, Palmi? O, fajnie, że mamy zimnego poczka w drużynie, ale jestem ciekaw właśnie jak wygląda ta trzecia forma Palmi. O, no po prostu jest trochę większy. No, no okej, okay. Kopia Pikachu w tej generacji jest mało kreatywna, powiedziałbym. Oj, bardzo mało. No ale pewnie maskotki w centrach Pokémon i w różnych sklepach na całym świecie i tak dobrze się sprzedadzą, więc Pokémon Company osiągnęło swój cel, żeby zwiększyć swoje zarobki poprzez switaśne Pokémony. Wszystko ma swój sens w tych grach. On mi daje mega taki... On jest mega podobny do pewnego Pokémona, który był chyba w 8 genie, też był taki lodowy Frost i coś tam. Taka skamielina jakby, na pewno kojarzycie go. Patrzcie, on ma taki ruch, który jest lodowy, ale jest super efektywny na typy wodne. Wow. Bardzo dziwne. No fajna, super efektywność jest. Dragon Pulse. Ajajajajajajaj. Dobra, to jednak musimy wycofać się trochę. I jeszcze tutaj trzeba pokombinować, jakie ataki najlepsze byłyby na tym Arctibaxie. On jeszcze ma jedną formę ewolucyjną, z tego co wiem, także na pewno jeszcze stanie się lepszy, jego bazowe statystyki nam wzrosną i wtedy się zastanowimy, jakie mu ustawić ataki i tak dalej. I czy będzie rzeczywiście ostatecznie, koniec końców, dobrym nabytkiem do naszej drużyny. W takim razie wejdźmy sobie typem baśniowym, Playraf na hita elegancko. Ktoś mi napisał, słuchajcie, w komentarzach, że ta walka, której nie mogłem przejść z zespołem Gwiazda i ta ich ostatnia drużyna, to naprawdę jest ostatnia drużyna i naprawdę powinno się ją przechodzić jako ostatnią. Więc dobrze, że sobie trochę odpuściłem i poszedłem w międzyczasie zrobić kolejne odznaki. A tam sobie rzeczywiście wrócimy się na sam koniec. I słuchajcie, oczywiście ponownie spotykamy Kłakawala, Nemony, którego wybierała jako startera razem z nami. Jak zawsze sobie zrobią Tera typ, ale Tera da im jeszcze mocniejszą wodę, więc jak walniemy trawą, to i tak będzie dobrze. Jak ten Flower Trick zrobi robotę, zrobił robotę. Na hita, elegancko. Dosyć tej rozgrzewki. Twoje Pokémony i ty jesteście już gotowi. Dzięki za walkę. Trzymak spotki, dzięki, dzięki. Zostały ci tylko dwa gymy, a potem będziesz mógł rzucić wyzwanie czempiona. Jaka to jest właściwie odznaka? Lodowa? Muszę spojrzeć na mapkę, żeby się upewnić. Nie, duchowa, okej, okay, duchowy. To duchowy albo mroczny, czyli albo Annihilate, albo Miałskarada, ale może Miałskarada. I zobaczmy, jakie jest wyzwanie tego gymu. Montenevera. Montenevera to jest jakaś północna część Hiszpanii, tak? Tam gdzieś w tych górach. Jak się te góry nazywają w Hiszpanii? Sierra Nevada, coś takiego? Także nie wiem, szczerze mówiąc, jakie dokładnie ma to być miasto. Może ktoś z was podpowie mi w komentarzach. Dobra, mamy się udać, słuchajcie, na scenę. To ty masz zagrać wstęp dzisiaj. Jestem MC Sledge. Zrobisz podwójne walki. Dobra, czyli my szykujemy się, rozumiem, do jakiegoś koncertu, tak? W ogóle ta pani na obrazku tego gyma to jest nasza nauczycielka ze szkoły. Ona chyba uczy historii, czy... Nie, matmy uczy. Pamiętam ją. Ktoś mi mówił w komentarzach, że ona jest jakby potomkinią tego profesora z Pokémon Legends Arceus? Bo bardzo podobnie rzekomo do niego wygląda. Nie wiem, może jakieś tam podobieństwo jest. Też ma taką trochę ciemniejszą cerę, też ma podobną sylwetkę ciała, powiedzmy. Ale no nie wiem, czy to jest sprawdzone info, że oni są jakoś spokrewnieni. Ciężko powiedzieć. Oho, ale mamy, słuchajcie, rzucającego wyzwanie. Niezłe kozaczysko. Nie ma tak znęcać się nad pięciolatkami w tej grze. Jesus. O! No tak, bo to jest duchowy gym, to duchowe poczki, to ma bardzo sens. O co? Night Slash? Tutaj no nie mamy nic super efektywnego. To wejdźmy Flamethrowerem. Nie wiedziałem, że będą podwójne walki, jakbym wiedział, ten ustawił z przodu Annihilate'a i Miałskaradę. Ale jakoś sobie poradzimy. Tutaj Graveyard, czy Graveyard właściwie. Na hita śmieszny jest ten Pokémon, taki powiedzmy piesek cmentarzowy, jak go nazwać, coś w tym stylu. Ej, Szapet też leciał na hita. Dobra, czyli ten gym jest dużo łatwiejszy niż poprzednie nasze walki, chociażby z zespołem Gwiazda, okej. Okay. Im bardziej widownia będzie podekscytowana, tym bardziej rozświetli się scena. Dobra, czyli domyślam się, że jak wygrywamy, to rozświetla się scena, jak przegrywamy, to zmniejsza się światło na scenie. I po prostu trzeba ileś razy z rzędu pewnie wygrać, żeby to wszystko fajnie się ukończyło. A tutaj słuchajcie, Hannah Montana na sterydach, kowbojka w Hiszpanii. Nie wiem co tu robi, ale jakimś cudem się tu znalazła. A wejdźmy sobie psychicznym na tego Huntera. Ciach, Night Slash elegancko, Misdreavus leciał. Psyshock na Hunterka, jak wejdzie? Też ładnie, super efektywnie na hita. Nie, no nie jest źle.
O, 44 level na naszym tym lodowym, nowym Pokemonku, ale wykokszona. Ona wygląda bardziej jak Billy Ray Cyrus niż jak Miley Cyrus. Jak ktoś nie wie, to Miley Cyrus grała Hannah Montana właśnie, a Billy Ray to jej tatuś, który jest zresztą notabene piosenkarzem country. No tak jak zresztą ona, bo też trochę country jej się zdarzyło grać. Zresztą po swojej cioci, piosenkarka country w Stanach starszego pokolenia, Dolly Parton. Dobra, walimy sobie Sableye'a tak, a może Drifblima jakoś tak i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Night Slash. Mogło być lepiej. Flamethrower. Też mogło być lepiej. O nie, jeszcze się wysadza w powietrze. Jakbym odwrotnie użył tych ataków? Ciekawe, czy byłoby to lepsze. Drifblim leży, bo się wysadził. Czemu tu są nagrobki przed tą sceną? Nie wiem, czy zwróciliście też na to uwagę. Martwi ludzie przyszli oglądać ten koncert? To musieli być nieźle zahajpowani, że nawet martwi wstali z grobów, słuchajcie, oglądać koncert. No zobaczcie, zobaczcie tam po prawej na dole. No to są normalnie nagrobki, które przyszły oglądać koncert. No zobaczcie, zobaczcie, widzicie to? Ja, nagrobki są na koncercie. Chociaż to może być taki ten nagrobek z tego Pokemona psa, z jego ewolucji. Ale wygląda to absurdalnie. Dobra, przyszliśmy, słuchajcie, chociaż wyzwanie. Nice. To co, pora na naszą wielką gwiazdę wieczora. O, Maryla Rodowicz, słuchajcie, obudziła się z corocznej hibernacji na Sylwestra z dwójką. Powróciła. Okej, okay, Maryla Rodowicz, nieśmiertelna, nawet w świecie Pokemonów. To co dzisiaj ten? Jakie wielkie hity, ale to już było jak czerwone maki. Choć w Seulu lat przybyło, to ubyło w pięknym mieście Nagasaki. Ale to już było jak czerwone maki. I choć w Seulu lat przybyło, to ubyło w pięknym mieście Nagasaki. W sumie powiem wam, że jestem obecnie zadowolony bardzo z tej swojej drużyny Pokemonków. Jest naprawdę solidna, solidna drużyna. Tylko właśnie ten ostatni, szósty Pokemon, tak jeszcze nie mogę się zdecydować. Znaczy, gdybym już mógł dojść do obszaru zero, to nawet bym się nie zastanawiał, bo pewnie bym złapał sobie jakiegoś paradoksa, na przykład tego nowego Salamensa, albo bym poprosił kogoś, żeby mi przysłał z Violeta tego nowego Tyranitara. Ale jednak do tego czasu, no zobaczymy, może ten nowy lodowy Pokemonek będzie idealny, ale najpierw potrzebujemy mu jeszcze zrobić trzecią formę ewolucyjną, a do tego najpierw musimy pokonać Marylę Rodowicz. Ty, ale że ja wcześniej się nie skminiłem, że ona wygląda identyko jak Maryla Rodowicz, nie? Nie wiem, jak mogłem na to nie wpaść. Nawet podobny styl ubrań. Oprócz tego, że ta czapka taka i wiecie, ona jest bardziej raperką tutaj w tej grze. Także to jest zaginiona kuzynka, słuchajcie, Maryli Rodowicz, która poszła w stronę rapu. I tutaj by się przydały dialogi mówione, nie? W Pokemonach, żeby było słychać ten rap. Ale nie, że my sobie musimy wyobrażać, jak ona to rapuje. Ziomek nie chciał nawet z nią bifować, słuchajcie, nie chciał tutaj robić się tego. Walki na disy. Bo tak go zaorała, że nawet bał się ją próbować disować, ale my ją zdisujemy, słuchajcie, na maksa. Jestem znany jako Rym, jestem MC-RIP. Ale cringe'owe są te dialogi. I te kurcze znaki rękami. Ale cringe. Nie ma tak babcia raperka. I też podwójna walka. Ej, to nawet nie musimy jej disować, tylko tak naprawdę musimy ją zaorać w walce Pokémon. To w sumie lepiej, bo na tym się lepiej znam. Ale może słuchajcie, i tak ją zdisujemy, żeby poczuła się całkowicie zaorana w tym meczu. Jesteś gruba, zjadłaś cały słoik dżemu Łowicz. Jesteś nieudaną podróbą Maryli Rodowicz. Myślisz, że jesteś dobra w disach, jak na starą babcię? Lepiej odpal TV Trwam i załóż swe stare kapcie. Co myślicie, że zaoraliśmy tą panią? Dobra, już nic nie mówię, bo to jest za bardzo cringe'owe. Już nie robię tego. Ale musiałem, słuchajcie, musiałem. Wiem, że mi to wybaczycie. Mimiki oczywiście ma disguise'a, także przetrwał pierwszy atak, spoko. Ty, ile ona ma pod... A, bez kitu, ten nagrobek to jest właśnie on. To jest ten Pokemonek. Ja już myślałem przez chwilę, że tam pogrobowcy jacyś oglądają nasze koncerty. Nawiedzona miejscowość. Ta ewolucja w ogóle się nazywa Houndstone. Fajny całkiem ten poczek jest. Dobra, walnijmy go tutaj Night Slashem, a Mimikyu, no coś się wymyśli, nie? Shadow Sneak. Kurczę, ten Mimikyu to jest w ogóle dobry poczek. Pamiętam jeszcze w siódmej generacji, jak go używałem na kompetytywnych walkach. Houndstone leży. No tak naprawdę, jakby nie patrzeć, abilitka, która sprawia, że w pierwszej turze nie da się ciebie ścisnąć, no to jest dobra abilitka. Dobra, został jej ostatni poczek, także dwóch na jednego to banda łysego. Ale teraz będzie tak, będzie teraz Tala jest na pewno na typ duchowy. To weźmy sobie Night Slasha, tak czy inaczej. A no właśnie. Ty, co tam się wyłaniają ze śnie... A, to jednak były te pieski cały czas. Zobaczcie, teraz się wyłaniają. Trochę strasznie ten piesek. Widzisz taki nagrobek? Myślisz, że tam idziesz, nie wiem, złożyć te świeczki na 1 listopada? A tam, kurczę, duch Pokémon pies wyskakuje ci. W ogóle ta babka jest taka opętana, nie? Jak się te oczy tak robią takie białe, taki Byakugan jak w Naruto. Ona wygląda bardzo jak ci tacy, co byli na cmentarzu w pierwszej generacji na Game Boyu. Nie wiem, czy pamiętacie, jak oni tam się nazywali.
Hej, Nahita. Dobra, tą odznakę mamy, słuchajcie. West Coast, East West, coś tam, Kanye West. Nie, o Kanye teraz nie można mówić, bo został tym, nie powiem kim. No właśnie. Mam nadzieję, że kolejny lider będzie odrobinkę mniej cringe'owy. Masz ducha, dzieciaku, zasłużyłeś na tą odznakę oraz wstęp VIP na mój kolejny koncert. No może jednak podziękuję, pani Marylo. Teraz Pokémony do 55 levela będą się nas słuchać i łatwiej będzie je złapać, spoko. Shadow Ball. Czy potrzebujemy Shadow Balla? Raczej nie, ale dzięki. I pomyśleć, słuchajcie, że nasza pani od matematyki w wolnym czasie jest gwiazdą rapu. O, proszę bardzo. Znowu ta laska, która wygląda na 1000% jak facet, ale przyprowadziła teraz swoją młodszą siostrę. Ale cute, ale słodka. Nie wiem, czy to jest jego młodsza siostra. Mam nadzieję, że to nie jest jakieś obce dziecko. Ten młody mężczyzna to Kushi. Nawet La Primera jest nim zainteresowana. O, wow. Ale Pokémony w drużynie Poppy też są bardzo dobre. Naprawdę, naprawdę dobre. Jak myślisz, kto z was jest silniejszy? Ja jestem w elitarnej czwórce, więc jestem lepsza. To teraz, słuchajcie, nawet trzylatki już są mistrzami Pokémon. I teraz zastanów się, ile ty masz lat i gdzie zaszedłeś w życiu. Zobacz, w sieci Pokémonów już trzylatki mają 4 lata doświadczenia zawodowego. A ty dalej nie wstajesz o 5 rano i nie czytasz książek o biznesie? Pora to zmienić. Pokażę panu moje Pokémony niedługo, proszę pana. Chodź już szybko na Ligę Pokémon. To jest tam, gdzie... tamten szczyt czy coś. A, znaczy szczyt walk Pokémon. O to mi chodziło. No, do zobaczenia. Mała dziewczynka jest, słuchajcie, mistrzynią z elitarnej czwórki w tej części. Grubo pojechali. Ale w sumie, jakby z generacji na generację ta elitarna czwórka jest coraz bardziej odjechana, więc nawet mnie już to nie dziwi, nawet mnie już to nie rusza. To już jest takie, słuchajcie, anime na 1000% po prostu. Ich japońskość im walnęła do głowy. Zaraz się okaże, że ta dziewczynka wygląda na 3 lata, ale ma 1500 lat, bo jest wampirem. Co to było za anime? Było takie anime o dziewczynce wampirze. Było mega dziwne. I taki chłopak, on był tam kapłanem Shinto czy jakimś egzorcystą, coś takiego. Dobra, kiedy ten nasz smoczek lodowy ewoluuje? Bo dalej nie jestem pewien, czy on jest w ogóle dobry. Także przydałoby się go troszkę wykoksić. Tu jest w ogóle jakieś klewki? Ty, tak mi się wyświetla, że jest klewki, ale przecież jesteśmy w mieście. Tak, ja mam tutaj klewki znaleźć. Ta mapka jest dziwna troszkę. O, hipertrening tu jest, byczku? Czekaj, hipertrening. Ale to zwiększa EV-ki czy IV? No już nie pamiętam, jak to było z tym hipertreningiem. Może warto by było. I to, co kosztuje jakieś bottle capsy albo złote bottle capy. No mam jednego, także sorry, muszę nazbierać więcej bottle capsów. Okej, okay. Ale przynajmniej już wiemy, gdzie to się robi. Tutaj exp candy, tutaj bałwanek. Ty, ciekawe, jak się rozpędzę i walnę w tego bałwanka, to on się rozpadnie. I to jest północna część Hiszpanii. Tutaj Zatoka Biskajska gdzieś jest, tak? I granica z właśnie Hiszpanią. Ale tutaj jeszcze taki kraj Basków powinien być w Hiszpanii. Nie wiem, czy to jest jako DLC to szykują, czy jakoś coś takiego. W sumie kraj Basków, jako DLC by to miało sens. Dobra, tu jest taki jeszcze ziomeczek. Powiem to jeszcze raz, bo wyszedłem z mapki. Taki jeszcze ziomeczek lub laska, bo tutaj w Pokémonach jak zwykle nie wiadomo. A, bo to jest baza zespołu. Dobra. A to dobrze, bo pewnie ten zespół teraz powinniśmy zrobić, a kolejny dopiero na końcu. No właśnie, to się wszystko zgadza. To idziemy, słuchajcie, wykończyć zespół Gwiazda. Jazda, biała gwiazda. I oni mają Pokémony baśniowe. A to weźmy sobie Tinkatona na nich w sumie. Coś tu jest ukryte. Chcę to zebrać jeszcze, zanim spadnę. A, Snowberries, to nic takiego ważnego. Ale się weźmy tam, przelećmy, moi drodzy. Już to widzę. Już widzę tę latarnię morską. Już widzę... Znaczy, a, bo to nie jest miasto, tylko to jest ten, baza, dobra. Ale wkurcze się skryli w odległym miejscu. O, centrum Pokémon. Chciałem tam właściwie dojść, jakbym mógł. Bo wszystkie centra Pokémon warto sobie odblokować na przyszłość. Będziemy mogli tam podróżować. Ej, widzę Birtika. A, to sobie go złapmy do Dexu. W sumie to nie jest Birtik, tylko Bertik. Przecież on jest niedźwiedziem, a nie piwem. Był taki sklep kiedyś w Polsce, Berti, i też miał takiego właśnie misia polarnego na logo. Nie wiem, czy jeszcze jest, ale u mnie wszystkie jakby się zmieniły w okolicy w Stokrotkę. Nie wiem, czy to przejęła ich ta firma Stokrotka, czy zmienili nazwę po prostu. Ale za dzieciaka pamiętam, że to był w ogóle pierwszy supermarket otwarty na moim osiedlu, gdzie piekli właśnie świeże bułeczki. Taki był szał na te świeże bułeczki. Wcześniej był tylko Społem. Społem to chyba jest jeszcze jakiś postkomunistyczny sklep, w ogóle nawet nie wiem. Nigdy mi się nie podobał. Ale jak przyszedł ten Berti i pierwszy raz zaczęli sprzedać takie bułeczki, no pieczone tego samego dnia w tym supermarkecie, nie? No to jest, i to tak świeżo pieczone, no bo wiecie, tam piekarz wypieka tam o 4, 5, przychodzisz tam o 10, to już nie są takie świeże, nie? Ale tam to rzeczywiście pieki na bieżąco i wszyscy przychodzili kupować tylko te bułeczki. I one chyba, pamiętam, kosztowały 20 groszy, coś takiego. Wiecie, kiedyś były niższe ceny, no bo inflacji jeszcze takiej nie było. I po prostu wszyscy, z wszystkich bloków tylko się w kolejce ustawiali, żeby kupić te świeże bułeczki, kajzerki takie białe. Normalnie mania była i dzieciaki nawzajem na podwórku częstowały się tymi cieplutkimi jeszcze bułeczkami. To jest po prostu fajne wspomnienie z dzieciństwa.
ale z drugiej strony można na to spojrzeć w ten sposób, że po raz pierwszy wprowadzili u nas w Polsce te niezdrowe, zachodnie pieczywo supermarketów zamiast prawdziwych polskich, jak to nazwać, wypieków. Ach, ci przebrzydli kapitaliści sprzedawali dzieciom dobre i tanie bułki, jak oni mogli. Ale powiem wam, że dzisiaj już tak ciężko trafić w sklepie, żeby akurat wchodzisz, przychodzisz i akurat są świeżutko wypieczone bułeczki. Też jakoś wcześniej je pieką czy coś, tylko wywalają. Chociaż na Lidlu czasem widzę te panie, że tam z tyłu siedzą za tym i coś tam wywalają, pieką. Ale one nie są aż takie gorące, te bułki. Nie wiem, czemu już takich cieplutkich, gorących nie wywalają. Może ktoś by tam pomacał i by się źle coś tam z nimi zrobiło i im zabronili, no nie wiem. Ale wtedy w tym Berti to takie po prostu aż gorące. No, czasami aż trzeba było odmuchać, bo nie dało się jeść, nie? Takie cieplutkie. Dobre czasy, słuchajcie, na podwórku. I to wszystko w tych takich plastikowych reklamówkach, bo wtedy papierowych nie było jeszcze, nie? Z napisem Berti. Ach, pamiętam. I jakby to było wczoraj. Dobra, odblokujmy sobie tamto centrum Pokémon. Pisik w Pokédexie uzupełniony, także Gites. Tutaj całe rodziny widzę. Deliberda złapaliśmy na live'ie do Dexu, także jest. Great Ball. Fajny ten obszar lodowy jest. Całkiem fajne poczki tu się respią, całkiem przyjemnie mi się tu eksploruje. No już nie powiem tak, dobra, powiem to. Czuję się tu jak w Skyrimie. Także, o, patrzcie, Crab Brawler. Nie mamy go w deksie, trzeba złapać. Teraz jego premiera w Pokémon GO będzie w ogóle. Nie wiem, kiedy oni dokończą tą siódmą genę w Pokémon GO. Zapowiada się, że jeszcze im z rok zejdzie na to. Pewnie wyjdzie najpierw 10. gena na Nintendo, niż w Pokémon GO będzie pełna 8. gena. Tak obstawiam. Możecie mnie cytować, możecie obejrzeć ten filmik za 2-3 lata i zobaczyć, czy to była prawda, ale myślę, że tak właśnie będzie. Ultra Ball. I złapany. Pokémon walczący wali w drzewa i zjada jagody, które spadają na dół, ćwicząc siebie i zdobywając jednocześnie jedzenie. Tak robili podobno w dawnych czasach mistrzowie sztuk walki. Czytałem jakąś taką książkę Gichina Funakoshi, twórcy rzekomo karate, a przynajmniej stylu Shotokan. No i on tam opowiadał, jak oni ćwiczyli na tej Okinawie, czyli na wyspie archipelagu Ryukyu. To jest taki archipelag na południowy zachód od głównych wysp japońskich. Tam jest trochę cieplej, tam tajfuny też się pojawiają. No i on opowiadał, jak starzy mistrzowie karate przez pokolenia ćwiczyli na przykład właśnie obdzierając drzewa z kory gołymi rękami. No i potem, jak już tak poobdzierali kilka drzew, to mieli takie wzmocnione paluchy, że jak przyszedł taki Japończyk, to jednym hitem go tam bo oni oczywiście tam na tej wyspie no nie lubili się z Japończykami, bo no wtedy to od niedawna była część Japonii, wcześniej to było takie niepodległe, ci ludzie to byli tacy osobni, no coś pomiędzy Chińczykiem a Japończykiem, można powiedzieć, handlowali zarówno z Chińczykami, Japończykami i się na tym bogacili, a potem jak Japończycy ich podbili, no to bardzo ich nienawidzili, tam Japończycy zakazali im posiadać jakąkolwiek broń i dlatego na przykład właśnie w karate do dzisiaj są jakieś tam techniki przy użyciu nunchaka. Nunchak to jest oczywiście cep do ryżu, po prostu do młócenia ryżu na mąkę, czy co tam się robi z tego młócenia, się wydobywa te ryże, te źdźbła ryżu z tych, jak to się zwie. No i w ten sposób właśnie powstało karate, rzekomo, żeby pokonać takiego japońskiego samuraja uzbrojonego w katanę i w pancerz gołymi rękami. Ile w tym prawdy? Nie wiadomo, ale też potrafili trenować z drzewami. No już nie mówiąc oczywiście o mnichach Shaolin, którzy walenie w drzewo, ale na przykład przez kartkę, jakąś książkę i uderzasz tą książkę tak długo, aż wszystkie strony rozpadną się w drobny mak, a potem drzewo się rozpadnie w drobny mak i kora i nie wiem co jeszcze. Twoje kości się prędzej rozpadną w drobny mak, słuchaj. A, no i w tej książce oczywiście ten twórca karate twierdził, że jak on za jego czasów był młody, to jak był tajfun, to oczywiście nie chował się tam w piwnicy, jak wiecie, jakiś tchórz przed tajfunem, nie, wychodził na dach specjalnie domu, brał matę taką tatami japońską, trzymał tak, i próbował ten tajfun zatrzymać swoimi gołymi rękami przy pomocy tej maty właśnie i miał tak dobrą pozycję kolan, tak twarde jakieś tam zenkutsu dachi czy jakąś inną pozycję, że po prostu nawet tajfun go nie mógł przewrócić, nie? No i tak sobie trenował. Jak już powstrzymał 5 tajfunów, 10 drzew rozwalił na drobny mak, no to sam sobie nadał 10 dan i został mistrzem karate. Tak to właśnie wszystko działa, słuchajcie moi drodzy, oczywiście. Normalnie jak w jakimś anime, nie? Bez kitu historia jak z anime. Prawie jak ten Goku, co ćwiczył w tym pojeździe kosmicznym, gdzie sobie zwiększył grawitację razy 10. Ja nie wierzę, jak z dzieciaka mogliśmy nie zauważyć żadnej takich błędów logicznych. O, no tak, on zwiększył grawitację razy 10, no to wtedy pompki ćwiczył, no to razy 10 większą siłę miał. No tak, to ma oczywiście sens. To nie jest tak, że gdybyś zwiększył grawitację razy 10, to od razu byś umarł, bo twoje naczynia krwionośne przestałyby działać. Nie, wiadomo, że po prostu wtedy jesteś 10 razy silniejszy, no a jak, jakżeby inaczej, nie?
Na szczęście potem się wyjaśniło, że on jest kosmitą tak naprawdę, z planety, jak się nazywa ta planeta tych Super Saiyanów? Nie pamiętam, Vegeta, tak? Planeta Vegeta, czy Vegeta po japońsku bardziej. Więc to wszystko miało sens. Ale jakim cudem ludzie, tacy jak na przykład, nie wiem, Żółwi Pustelnik albo Krillan, też potrafili robić to samo? Tego nigdy się nie dowiemy. No ale to jest anime, wiecie, w anime różne rzeczy mogą się dziać. Na tym to polega, żeby było ciekawiej po prostu. Taki typowy shonen, nie? Shonen to jest taka nazwa gatunku literackiego z dziedziny mangi albo anime, który właśnie skierowany jest do młodych chłopców w wieku od 7 do 12, powiedzmy, lat. Najczęściej jest to o walkach, tym, że bohater staje się silniejszy i potem pokonuje gdzieś tam walcząc innych takich bohaterów. No to wszystkie Dragon Ball, Naruto, Bleach, One Piece i tak dalej, to wszystko jest ten sam gatunek, czyli właśnie shonen. W Japonii, jak wejdziecie do dowolnego 7-Eleven, to jest dział z czasopismami, to tam można też kupić sobie na przykład Shonen Jumpa. I u nich te mangi wychodzą w takiej formie, że po prostu co tydzień jest nowe wydanie Shonen Jumpa i w tym Shonen Jumpie jest po jednym nowym rozdziale danych mang, no nie? Czy my go mamy? W ogóle co to są za poczki? A, te, dobra, to te mamy, spoko. O, dotarliśmy, słuchajcie, do bazy. Powrócę później, kiedy będzie czas na uczenie młodego mistrza lekcji pianina. Proszę go ode mnie pozdrowić. Dobrze, panie Harringtonie. Ten gościu mi kogoś przypomina niesamowicie z jakiegoś filmu. Taki policjant był. Czy dwóch policjantów? Jeden właśnie wyglądał identyko jak ten ziomuś. Dobra, czyli tutaj jakiś młody mistrz jest szefem tego składu. Panicz, powiedzmy, który uczy się grania na pianinie. Ach. Czy mógłbyś ze mną zawalczyć? No jasne, oczywiście. Nie ma problemu. Kurczę, no... W jakim to było tym? W serialu czy jakimś filmie taki policjant właśnie był? Identyka jak ten ziomuś. Morgan jest typu mroczno-baśniowego, to trujący albo stalowy. A, że stalowy mamy, no to spadnie bez większego problemu. Ty, właściwie tutaj wszyscy będą mieli baśniowe Pokémony. No tak, bo przecież sprawdziłem wcześniej, że to jest... baśniowa drużyna. Leży. To moglibyśmy cały czas tym Gigaton Hammerem walić, gdyby nie to, że nie da się cały czas walić Gigaton Hammerem, bo niestety trzeba zmieniać ten atak raz na jakiś czas i walić czymś innym. Plus mamy bardzo mało PP na tym ataku. Może pora najwyższa użyć jakiś PP up z naszego plecaka i zwiększyć sobie ilość PP. PP to są punkty, ile razy można użyć danego ataku. O, widzę, że Brutal Swinga też nie mogę, bo jest Torment. Dobra, to teraz Gigaton Hammer. Ciach. Tak coś czuję, że nie chcę powtórzyć, słuchajcie, tej sytuacji, która była z poprzednim właśnie oddziałem zespołu Gwiazda. I teraz się przygotuję trochę do tej walki, zwiększę sobie ilość PP na Gigaton Hammerze i cofnę się do Centrum Pokémon się wyleczyć. Ten pan był kiedyś dyrektorem Akademii, tak właśnie słyszałam. Teraz uczy naszego szefa czy coś takiego, daje mu korepetycje. Okej, czy to był emerytowany były szef Akademii Naranja? Okej. Jak zwykle dzwoni do nas Cassiopeia. Widzę, że poradziłeś sobie ze strażnikiem, dobra robota. To jest skład baśniowy Rakbach. Ich szef Ortega jest mechanikiem. Bla, 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 bla. Dobra. To dodajmy sobie te PP na ataku. O, mamy jedno PP up, słuchajcie, tylko niestety. Ja. Dobra, to będziemy mieli 6 gigaton hammerów zamiast 5, zawsze to jest lepsze niż nic. Poczki podleczone i możemy lecieć prosto z powrotem do bazy. O, jeszcze Fomantis i Lurantis do deksu. Dobra, to uzupełnimy sobie te wpisy. Fomantis nienawidzi, kiedy ktoś przerywa mu drzemkę, wystrzeliwuje promieniami energii, które zbiera, kąpiąc się w słońcu. A ten Lurantis gdzieś nam, słuchajcie, uciekł. To co, rzucamy wyzwanie zespołowi Gwiazda. Uhu, jest i Cleave, czyli nasz nowy pan dyrektor. Jak zwykle rozwalamy 30 Pokemonków w 10 minut, jak zwykle nie będzie to raczej ciężkie. O, tutaj mają Mimikyu! O, słodziaki. Tak się teraz skminiłem i w sumie za te walki z ich bossami też nie dostajemy żadnego expa. Jakoś tak dziwnie to zrobili. No, nie rozumiem czemu tak, ale okej. Tak wymyślili, więc niech i tak będzie. No widzę te delikatne ścinki dalej tych FPS-ów, ale jakby są mniejsze niż wcześniej, grając przed update'em 1.1. No tak bym to określił. Esy Floresy, zaorane Florgesy. To jest w ogóle jaką mają latarnię morską swoją. Dobra, mamy 30 poczków zaoranych, także zobaczmy się z wielkim bossem, który okazuje się jest jakimś młodym paniczem, który uczy się grać na pianinku, jest mechanikiem. Ojejku, ale jesteś wyjątkowy. I też masz duże autko, tylko tym razem różowe. Co, męskich nie mieli? Ukradłeś autko swojej mamie? Boże, chłopie, ale masz strój. Czarodziejka z księżyca po zmianie płci. Nawet ty taką batutę ma jak ona. Tylko ona miała jakąś różkę czy coś, nie? Ty, ale fajnego luxury bola mu dali. To akurat drobny detal, który mi się podoba. I zaczyna od Azumarilla. Czyli z grubej rury. Ale może nie będzie to aż taka gruba rura jak z tamtą babką, wiecie, która była zapaśniczką. Co, Gigaton Hammer tutaj nie będzie efektywny. A może byśmy zrobili teraz Talize'a? A zróbmy. I walnijmy Gigaton Hammerem. To będzie, moi drodzy, większy stab. No, spróbujmy zajść jak najdalej tym Tinkatonem, póki on stoi na dwóch nogach. Nie chcę powtórzyć sytuacji, która już była i dać się zaorać. I co? Nahida Azumarill. A Azumarill ma naprawdę dobrego defa, dobrego HP.
Więc hej, moi drodzy, to było dobre. Ale powalczmy sobie innymi poczkami. Potem wejdzie jeszcze raz do walki Tinka Ton, to będzie chociaż na świeżo i będzie mogła użyć właśnie Gigaton Hammera. Więc myślę, że nie będzie źle. Obniża mi atak niestety, ale trudno, jakoś to przeżyjemy. 100 bazowych obrażeń, nie źle. Dalej ten Baby Doll Eyes, dalej obniża bazowy atak. Boleć mnie to nie będzie, bo ja cię biję, a ty tutaj kombinujesz. I tak wycofam zaraz tego poczka, więc te debuffy nie będą już miały znaczenia. Ten gościu się tutaj podnieca, wymachując swoją pałeczką. Play Rough. Uważaj, bo się spocisz, dzieciaczku. Dobra, tak zbana mam z głowy. Ile on miał poczków tam na liście? Nie pamiętam. Wigglytuff. Close combat. Co prawda to jest tylko stab, ale bez super efektywności, ale jak widzicie, no ładnie to weszło, nie? Bo z kolei baśniowy rezystuje fightinga, ale normalny jest wrażliwy. Aha! Nawzajem się tak trochę łoimy. Dobra, to po tym poczku już będzie wrum brum brum. Muszę się kiedyś nauczyć, jak ten Pokémon naprawdę się nazywa. Warum warum? Jakoś tak? Tak jak po niemiecku, warum! Nie, Rewa wrum. Rewa wrum! Mein Gott! Nicht gut! Keine Grenze! Rewa wrum! Keine Grenze! To co, Rage Fist? O nie, on jest, słuchajcie, szybszy. Ten Rewa Vroom to jest dosyć szybki poczek. To co, bawimy się naszym Tinkatonem i ten Gigaton Hammer jak wejdzie, to już nie wyjdzie. To już zostanie, po prostu wbije w niego. Zobaczycie. 90% życia jednym hitem. To uczucie, aż mi się tak cieplutko zrobiło na serduszku. Coś pięknego. No i teraz to już nie będą problemem. Ty zespoły gwiazda. Troszkę się podekspiło, troszkę się porobiło inne rzeczy. I mamy to, słuchajcie. No i co? Trzeba było od mamy autko pożyczać? Zepsute teraz jest, dostaniesz szlaban, słuchaj, na komputer. Dobra, zobaczmy, co opowiem nam o swojej historii półtora roku temu. Półtora roku byłem tego samego wzrostu półtora roku temu, bo jak wiecie, dzieci nigdy nie rosną, nie? Zwłaszcza przez półtora roku. Zaprojektowałeś te auto, żeby było napędzane przez czarkadeta. Naprawdę myślałem, że będzie działać. No cóż, niestety mój design nie działa. Może moja mama kupi nam samochód. Ale przecież przysięgliśmy sobie w zespole Gwiazda, że już nie będziemy polegać na naszych rodzicach i na ich workach pieniędzy, żeby rozwiązywali nasze problemy za nas. Ha, czyli naprawdę mamusia chciała kupić samochód. No widzisz? I to były ich przygody. Kiedy chcieli zbudować samochodzik, ale nie mogli. Bo jeden Pokémonek im nie pasował, więc musieli użyć innego. To takie smutne. Ale otrzymaliśmy nic innego, jak odznakę baśniową. Ja wiem, kto ten typek wygląda, już wiem jak to, jak Chooks! Przecież to jest młody Chooks! Ja, pamiętacie Chooksa? Nie wierzę, że to jest on. Przecież to jest Deskitu młody Chooks, jak nagrywał tą piosenkę, nie? Teraz słuchajcie, Chooks jest już dorosły. A w sumie dalej się nazywa Young Chooks. Pamiętacie Chooksa? Teraz wygląda tak. I co, czujecie się już staro? Pozdrawiamy wszyscy Chooksa oczywiście. Pamiętam, że Chooks w ogóle oglądał moje filmiki, jak był młodszy. Mam nadzieję, że nie wyrosłeś, ziomeczku, z Pokémonów. Pokémony na zawsze, w serduszku, pamiętaj. I powodzenia oczywiście z twoją karierą muzyczną. Miło cię było spotkać tutaj. Panie Harringtonie, to już czas na moją lekcję pianina. Straciłem już mój tytuł szefa, więc muszę iść do domu. Właściwie to chciałem, żebyś kogoś spotkał. To jest mój daleki znajomy. Tak, nazywam się Clive. A co ty tu robisz? Chcę ci coś powiedzieć. Jesteś synem bogatej rodziny i dziedzicem firmy z ubraniami. Dlaczego dołączyłeś do zespołu jak zespół Gwiazda? To dlatego, że się nade mną znęcano w szkole. Ach, więc nasza akademia naprawdę miała problem ze znęcaniem. Ci, którzy się znęcali nad nami, już nawet nie chodzą do szkoły. Panie Harringtonie, to pan był dyrektorem szkoły. Tak, około 18 miesięcy temu członkowie zespołu Gwiazda skonfrontowali się ze studentami, którzy się nad nimi znęcali. Spowodowało to skandal wielkich proporcji. Z tego powodu tamci uczniowie zostali wyrzuceni z akademii, ale nie ma żadnych zapisów z tego wydarzenia. O, niestety mój poprzedni zastępca usunął wszystkie zapiski o incydencie. Czemuż to zrobił? Pewien uczeń zadeklarował, że weźmie na siebie całą odpowiedzialność za akcję zespołu Gwiazda. W zamian poprosił, żebym uwolnił pozostałych uczniów od jakiejkolwiek winy. Co? Nikt mi o tym nie powiedział. Dlatego nie podjąłem żadnej akcji dyscyplinarnej wobec zespołu Gwiazda. I wysłałem na 18 miesięcy na wymianę zagraniczną ucznia, który wziął odpowiedzialność za drużynę. A, półtora roku nauki za granicą. No tak, to pewnie ten ich boss, ta Cassiopeia? I dlatego na nią czekają? To wiele wyjaśnia, słuchajcie. Wątki powoli się tak zazębiają. Słuchajcie, nie wierzę, że dzisiaj w tym odcinku spotkaliśmy zarówno Marylę Rodowicz, jak i Chooksa. Wow, to był gruby odcineczek. To był naprawdę gruby odcineczek. Jeszcze dzwoni do nas Cassiopeia. Kushi, to ja. Czyli Ortega wręczył ci swoją odznakę gwiazdy, tak? Rozumiem. Został już tylko jeden boss. Operacja była dużym sukcesem dzięki tobie. I Clive również bardzo wiele pomógł. Jak długo znacie się z nim?
No troszkę, powiedzmy. Przypomina mi pewien gang z dawnych czasów, ponieważ jest godnym zaufania przyjacielem. Jak wiesz, Zespół Gwiazd został uformowany przez uczniów, którzy byli poniżani w szkole. Po tym jak uformowali drużynę, bossowie składów skonfrontowali się ze znęcającymi się. No i doszło do zwycięstwa Zespołu Gwiazda. Jako że znęcający się byli przerażeni Zespołem Gwiazda, to wypisali się ze szkoły i Zespół Gwiazda został uznany za sprawców tego całego zamieszania. Jeśli chodzi o twoją nagrodę, to przelewam ci jak zwykle punkty LP. Okej, czyli Zespół Gwiazda jest dobry, ale to oni byli tymi, którzy się bronili, ale wszystko poszło na nich. I ktoś został wysłany za granicę na wycieczkę na 1,5 roku, w sensie na uczenie się w innym kraju. To wszystko jest takie trochę grubymi niśmi szyte, ale no okej. To już przynajmniej wiemy, czemu ta osoba, która była szefową lub szefem zespołu, odeszła akurat na 1,5 roku. I ja coś zaczynam podejrzewać, że to jest właśnie Cassiopeia. I może to jest właśnie Penny jest Cassiopeią? Nie wiem, dowiemy się. Liczymy na ciebie, Kushi, pokonaj ostatniego bossa. Ciekawe. To zostało nam tak naprawdę co? W następnym odcinku ostatnia odznaka i ponowna konfrontacja z ostatnim bossem. Wow, moi drodzy. Zbliżamy się do końca tej gry. O, wiadomo, że potem jeszcze liga, wszystkie rzeczy, shiny huntingi, legendy. To tak naprawdę nie zbliżamy się do końca, ale zbliżamy się do przejścia tego głównego wątku. A potem będą się działy najciekawsze rzeczy, bo Obszar Zero, Paradoks, Pokémony, legendy, same fajne rzeczy. Ławka w górę, pierwszym w opisie, zabierze was do wszystkich odcinków na playliście i trzymajcie się. Na razie, cześć. Wow. Majteczki, futerczki, o.